Cześć widzu! Bardzo się cieszę, że kliknąłeś w ten film, jednakże sporo osób nie subskrybuje mojego kanału i jestem z tego powodu bardzo smutny. Dlatego, gdybym mógł Cię poprosić, to zasubskrybuj kanał już teraz, będziesz miał dobry uczynek, a ja będę bardzo szczęśliwy. Mimo to, ważniejsza jest dla mnie łapka w górę, dlatego możesz ją przy okazji również zostawić, znajduje się ona oczywiście tuż obok przycisku subskrypcji, znaczyłoby to dla mnie wiele. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w rozwinięciu tego kanału i zapraszam do dalszego oglądania. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Przegląd Modów. W dzisiejszym odcinku mam dosyć ciekawą modyfikację, o nie, świetnie jest załadowany. No, w sumie, żeby jej używać, to polecam wam też zainstalować sobie jakiegoś Optifine'a, bo jest to modyfikacja dodająca, uwaga, samoloty. Dodająca samolot, dodająca duży samolot, dodająca helikopter, nawet mamy spadochron. Modyfikacja nazywa się Simple Planes, jak możecie zobaczyć po tooltipie, i polecam wam właśnie jakąś optymalizację świata, bo kiedy jakby latałem tymi samolotami, to się okazało, że świat się często nie ładuje wystarczająco szybko, więc to może być problem. W każdym razie, modyfikacja jest oczywiście na 1.18 i dodaje 3 nowe rodzaje samolotów. To nie naprawdę, że to dodaje 2 nowe rodzaje samolotów, ale zaraz zobaczycie, o czym mówię. No i taki spadochron. Może zacznijmy od spadochronu, bo jest on najmniej ciekawy. Załóżmy, że sobie na przykład spadamy, nie? No i sobie spadamy. I jeżeli klikniemy po wszystkie myszy, no to używamy spadochronu w taki sposób i właśnie on sprawia, że po prostu bardzo wolno spadamy, co jest bardzo fajne. Oczywiście możemy się dosyć szybko też poruszać na tym spadochronie i oczywiście jeżeli dotkniemy ziemi, to ten spadochron nam wypadnie, więc to jest bardzo, bardzo fajne i spadochron robimy w taki sposób, więc to też nie jest jakieś trudne bardzo. No chodźmy sobie na górę, bo to jest w sumie bardzo fajna wysepka, ja tego nie zbudowałem, to się tak wygenerowało i teraz pokażę wam samolot. Możecie zobaczyć, że jakby ten samolot jest dosyć solidnie wykonany. Tak? Jak spojrzałem na tą modyfikację, nie wiem, jakoś tak ta strona na Curseforge'u, musimy na nim pójść w ogóle. Modyfikacja jest ogólnie z połowy 2020 i mam milion już pobrań. Nieźle. Jakoś tak patrzyłem sobie na tą modyfikację i jakoś miałem tak wrażenie, że ta jakby strona jest jakaś taka... jakby się wydaje, że ta modyfikacja byłaby bardzo słaba, natomiast przejrzałem sobie całą modyfikację, jest bardzo solidnie wykonana, więc tego zdecydowanie nie można powiedzieć. I znowu w ogóle ta modyfikacja też mówi nam, żebyśmy patchouli sobie pobrali, ale żebyśmy rozumieli, jak działa ten mod, ale ja was zapewniam szczerze mówiąc, że w ogóle nie jestem potrzebny patchouli w tym przypadku, bo modyfikacja jest dosyć prosta, no tak jak w sumie wskazuje Simple Planes, więc naprawdę jest dosyć prosta, jeżeli ma w nazwie Simple, chociaż nie zawsze, ale raczej często. No to oczywiście do tego samolotu możemy wejść prawym przyciskiem myszy. Co ma nie nawet dźwięki, jak mogliście to usłyszeć. No i teraz, system sterowania jest dosyć skomplikowany. Odpalamy silnik jakby W, tylko że potem już nie lecimy W jakby, tylko znaczy W lecimy do góry wtedy, a S lecimy na dół. Powinni sobie przejść przez tą dziurkę. Uwaga. Ale umiejętności. No kurde, widać, kto tu grał w War Thunder, nie? Całe życie. O, przesadzam. I teraz wydaje mi się, że... Bo spacją chyba, jak kliknę spację, to chyba zaczynamy szybciej lecieć. Silnik na pewno przyspiesza, można usłyszeć zdecydowanie. No i cóż, no teraz trzymam prawą jakby strzałkę, trochę w dół, w prawo jakby lecimy, ale też trochę w dół. Niestety nie możemy się obracać, ale naprawdę dosyć solidnie jest. Wow, nie spodziewałem się tego, nigdy tego nie zrobiłem wcześniej, to inaczej działało. O nie, rozbiję się. No jak możecie zobaczyć, jak pod złym odpowiednim kątem wbijemy się w ziemię, no to niestety wybuchamy, bo jeżeli ogólnie sobie w ziemię wlecimy, nie? To niekoniecznie tak to działa, że wybuchamy od razu. Czekajcie, zewnątrz pokażę. Patrzcie. Widzicie, po prostu się zatrzymałem, więc może to nie jest jakieś za dobre, ale jeżeli się rzeczywiście wbijemy... dobra, weźmy. O. I nie chciałem tu walnąć w górę. No nie. Najgorzej, bo jeżeli od boków coś walniemy, to bardzo rzadko nam się coś dzieje, może się coś stać. Ale jeżeli jakby przodem walniemy w dół, no to w sumie często może się nam coś stać. Dziwne jest natomiast tylko to,
To jest, i bo wiecie, jakby widzę, że ta modyfikacja bardzo dobrze odwzorowała to, w jaki sposób rzeczywiście leci się samolotem. W sensie, wiecie, no spodziewałem się czegoś gorszego, wiecie, ograniczonego jakąś mechaniką Minecrafta, ale natomiast nie, to jest bardzo dobrze zrobione w sumie. Poza jedną rzeczą, patrzcie, polećmy w górę, prosto w górę lecimy, prosto w górę, okej. I patrzcie, nie? Jak odpalimy silnik, spację teraz trzyma, nie? No bo bez spacji to się dzieje coś takiego. Możecie zobaczyć po chmurach, że po prostu spadam na dół. Ale jak trzymam spację, to ten samolot dosłownie po prostu leci w górę. No tak samoloty nie działają, tak działać co nie może helikopter, który też jest w tej modyfikacji, jak możecie zobaczyć, mam go tutaj na jakby ręce, nie? O, a teraz już nic nie mogę zrobić. Czemu nie mogę w dół? O, bo musiałem spację kliknąć. No jak bardzo szybko będziemy w stanie lecieć? O! To jest chyba maksymalna prędkość, ale ta prędkość jest dosyć duża. Ale potem jeszcze wam pokażę coś ciekawego. No dobra, tak by się prezentował zwykły samolot. Samolot duży, large plane. No tak naprawdę niewielka jest różnica pomiędzy dużym samolotem a tym samolotem. No właśnie dlatego mówiłem, że ja jakby dodaję dwa rodzaje samolotów, bo w sumie samolot i duży samolot bardzo małe mają różnice. Dobra, zostaję go obok, żebyście sobie zobaczyli. Mają ten sam ogon, mają te same skrzydła, ten sam wiatrak. Tylko jedyna różnica jest taka, że tu jakby ma, nie, on chyba ma dwa miejsca możliwe, a ten może ma jakieś trzy miejsca, albo nawet i cztery miejsca. Właśnie w ogóle pokażę wam, jak to się kraftuje. Mamy coś takiego jak Plane Workbench, który kraftujemy w taki sposób. No, nie jest to najłatwiejszy crafting na świecie, ale myślę, że każdy by sobie był w stanie z tym poradzić, jeżeli ma diamenty, powiedzmy, może, załóżmy. No bo wiadomo, bo tam obsydian trzeba. Duży samolot, no i jakby na plane workbenchu potrzebujemy desek i propelera, czyli jakby śmigła. No i 5 desek mamy na ten samolot 10 desek, a propelera robimy po prostu w taki sposób. Możemy oczywiście wsiąść do samolotu, ja mogę wam pokazać, że rzeczywiście nie ma żadnej różnicy. Znaczy możliwe, może tak być, że jest szybszy czy coś takiego, ale na przykład jest bardziej wytrzymały. Bo z tego co mi się wydaje, to samolot po prostu może być wytrzymalszy. Bo jest taka specjalna rzecz, którą jeszcze wam potem pokażę. Ale się zastanawiam, na czym by to polegało, bo ja nigdy tej wytrzymałości nie byłem w stanie zauważyć. Jak na przykład walniemy w ten... Oj. Nie tak chciałem to zrobić. Chciałem się pokazać wam, że jak walniemy raz w bok, potem kolejny raz w bok, potem kolejny raz w bok, to nieważne co się stanie, to nic się jakby nie stanie, nie będzie żadnej różnicy. Więc w sumie nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby to działać. Ale może tak być, może tak być, ale to jeszcze z nawiązaniem do jednego przedmiotu, który potem wam jeszcze pokażę, bo chcę wam najpierw jeszcze pokazać helikopter. Helikopter, no, wygląda jak helikopter, ale rzeczywiście steruje się nim dużo inaczej niż helikopterem, niż samolotem, w sensie, siadamy sobie do środka. No i oczywiście możemy dalej, w ogóle ta modyfikacja sprawia, że moja postać zginę głowę w taki sposób, w jaki nie zginęłaby normalnie głowy. W każdym razie, silnik odpalamy znowu w U. Ale nie musimy, możemy od razu kliknąć spację. Spacją lecimy do góry. I teraz, jak możecie zauważyć, jeżeli nic nie klikam, to ja teraz nic nie klikam, to helikopter spada troszeczkę na dół, co jest dosyć słabe, bo fajnie by było, jakbym miał takie jakby, wiecie, żeby mógł, jak to się mówi, hover. Tak jak jetpacki mieliśmy na modyfikacjach, też miały hover mode. O! Okej. Okay. No to też, żeby miał coś takiego helikopter. Natomiast spacją oczywiście możemy lecieć cały czas do góry. S natomiast lecimy w dół. I W lecimy do góry. Lewo, prawo, AD oczywiście wiadomo, nie? No i oczywiście helikopter chyba jest wolniejszy od samolotu, ale bardziej się nadaje do czegoś takiego, żeby do góry i na dół lecieć. Zresztą dużo lepiej jest helikopter przystosowany do tego, żeby po prostu sobie być w powietrzu. No bo jeżeli bym zrobił coś takiego samolotem, żebym puścił wszystko, nie, no to samolot by spadł dosyć szybko. No a tutaj helikopter może się utrzymywać w powietrzu, więc spoko. Teraz jak nacisnę shift, pamiętajcie, nigdy nie naciskajcie shiftu. Jak jesteście w tych samolotach, no myślę, że... Bo spadniecie. Marnie skończycie. Dobra. W każdym razie, no to są jakby trzy podstawowe typy samolotów, nie? Natomiast modyfikacja oferuje coś więcej. Chodźmy sobie tutaj. Weźmy sobie przykładowo
taki samolot. I jeżeli teraz wejdziemy w zakładkę modyfikacji, to, uwaga, mamy tutaj jeszcze różne przedmioty, które różne rzeczy potrafią zmienić w naszym samolocie. Ale właśnie nie wspomniałem o tym, że jakby każdy samolot, każde drewno, jakie mamy możliwe w Minecrafcie, dodaje nam jakiś rodzaj samolotu. Mamy podstawowe 6 drewien i te 2 netherowe. Mamy... A jaka to jest różnica pomiędzy tym a... What? Aha, dobra, mamy podstawowe 6 desek i 2 rodzaje desek netherowych. Podstawowe 6 drewien i 2 rodzaje drewien netherowych. Podstawowe 6 logów stripped też mamy. I jakby netherowych logów. No i dalej już mamy large plane też w takiej konfiguracji, helikopter też w takiej konfiguracji, więc powinno być... 24, tak? Chyba. Mamy 18, jest 24, rzeczywiście. Więc mamy 24 różne rodzaje samolotów i ogólnie moim ulubionym jest ten lub ten, w zależności od tego, jaki kto by chciał mieć wariant kolorystyczny. Różowy nie podoba mi się aż tak bardzo niż niebieski, ale może to dlatego, że niebieski jest moim ulubionym kolorem, a ten też lubię, ale w sensie, no wiecie, jako że niebieski jest moim ulubionym, no to ten jakby nie ma szans w starciu z nim, powiedzmy coś takiego. A są jeszcze na przykład takie, które mają... że mają niesamowicie rozciągniętą teksturkę i to wygląda... Nie fajnie to wygląda, w szczególności na tym. Naprawdę nie fajnie. W każdym razie są jeszcze te. Możesz sobie jakieś tam posprawdzać rzeczy. Jak dla mnie, no... Ups. Czemu mi po prostu laguje Minecraft, kiedy mam jakieś modyfikacje od jakiegoś czasu? Na modach, na modpakach nie laguje mi. Nie kiedy go obciążam czymś, tylko losowo. Ważne, że miałem modyfikację. Losowo, o, taki lag kilkusekundowy. To dziwne. W każdym razie, no tu mamy z desek na przykład brzozowych, mamy na przykład z akacjowych desek. No moim zdaniem dużo, dużo ładniejsze są samoloty, które są ze stripped drzewek. Myślę, że stripped oak też jest bardzo ładnym samolotem. Zobaczcie. Nie jest najgorszy, nie? Prawda? No właśnie, ale teraz. Jeżeli... dobra, to weźmy ten mój ulubiony kolor. Strip Warp Hyphae. Postawmy go tutaj. Jeżeli weźmiemy te różne przedmioty, to jesteśmy w stanie nałożyć je na ten samolot. No to pokażemy po prostu, które możemy nałożyć. Możemy to dać, możemy dać to, możemy dać to. To nie mam pojęcia, co to jest w sumie. Nie wiem, do czego to służy. Ej, będę musiał to sprawdzić, do czego to służy. To możemy włożyć do samolotu. To też? Okej, no i tu mamy dwa rodzaje jeszcze silników, ale... No niestety silników nie będziemy mogli użyć, za co wam pokażę dlaczego. A nie, zaraz, będziemy w stanie użyć silnika. Tego będziemy w stanie, tylko elektrycznego silnika nie będziemy w stanie użyć. Dlatego, że elektryczny silnik potrzebuje charging station, żeby była naładowana. Czekajcie, ja mogę otworzyć to? Chyba nie mogę tego otworzyć. A to wymaga jakiejś osobnej modyfikacji z generatorem, a nie chciało mi się po prostu jakby pobierać. To jest do naprawiania, ale nie wiem czego nawet. To jest klucz do usuwania ulepszeń, a to jest na plain workbench. To jest tak. Po pierwsze, no możemy lecieć po kolei. Jeżeli polecimy sobie nad wodę, to jeżeli będę próbował wylądować na niej, nie? To... No, poleciał sobie, nie? I teraz, jeżeli nałożę na niego floaty bedding, ten przedmiot, który tu mam, to jest jakby coś takiego tutaj, które powinno mi pozwolić na wylądowanie na tej wodzie. Zupełnie jakbym leciał łodzią latającą, hydroplanem, czy jakkolwiek to powiedzieć. Patrz, rzeczywiście odbiłem się jakby od tej wody i rzeczywiście wylądowałem, co jest bardzo spoko. I mogę teraz sobie wystartować też z tej wody. To jest bardzo proste akurat w takim razie. Naprawdę proste. Ej, czy się kraftuje w ogóle? No, bardzo prosto się to kraftuje, szczerze mówiąc. Dobra, to byliśmy już naszym ulepszonym samolotem gdzieś... O, co jest? Ej, klikałem... What? Ej, to było dziwne bardzo. Klikałem D, a mi skręcał w lewo. Okej, dobra, chodźmy tutaj. O, no.
Zatrzymaj się w samolocie. O, dobra, zatrzymaj go. Teraz następny jest bardzo fajny, bo jest to Rocket Booster. Jak postawię to od razu, możecie zobaczyć, że leciutko nawet popycha ten samolot. To jest bardzo fajne ulepszenie. Weźmy sobie Gunpowder. O, idealnie. I teraz, jak wejdziemy sobie do środka, no to normalnie jakbyśmy lecieli sobie, nie, no to mamy jakiś tam po prostu samolot, nie? On teraz nie leci szybciej czy coś, nie? On leci z tą normalną prędkością. Ale jak zacznę klikać pewnym przyciskiem myszy na tym Gunpowderze, to uwaga, zaczynam lecieć super szybko, bo mam dopalanie z Rocket Boostów. W sumie nie wiem z jaką, jak szybko muszę go tutaj wsadzać, ale z tego co zauważyłem, to zżera go dosyć szybko. No i właśnie jak widzicie, kiedy użyłem Rocket Boostera, to się dzieje to co mówiłem. Świat nie do końca się zawsze ładuje, więc no, to jest dosyć słabe. Dobra, ale może wróćmy. Okej, okay, wróćmy tam do tamtego miejsca, gdzie były te góry, bo fajnie wyglądały. Dobra, może się uda walnąć. Oj, nie, nie udało się walnąć. W sensie chciałem się rozbić na tej górce, a... szkoda. Co w ogóle wypadło? Samolot wypadł. Ej, to jest jakiś popsuty samolot? Czy coś? Poczekajcie. No kurde, wziął mi go. Nie, okej. Okay. Myślałem. Dobra, ale no, możemy go używać, co ciekawe. Dobra, teraz następnym przedmiotem będzie zbroja po prostu, którą można enchantować. Można ją enchantować w enchantingu. Tak się prezentuje samolot ze zbrojką. No właśnie się teraz zastanawiam, tak jak mówię, nie wiem w sumie, bo nie wiem w sumie tak naprawdę co to daje. No dawaj, leć. No. Bo teraz jak się wbije z ziemię, no to co? Jest szansa na to, że nie wybuchnie? Nie, no jakby nadal wybuchnie. Więc w sumie nie wiem co daje ta zbrojka, ale jest zbrojka, może to zostanie jeszcze wprowadzone w przyszłości. No dobra, to jak się, co to, jak się nazywa? Folding upgrade, co to jest takiego? Huh? What? I co to robi teraz? Nie wiem w sumie co to robi, szczerze mówiąc. Folding, może jak się wbije w ziemię, to będzie miało to jakiś efekt. Mogę? Nie, Następny przedmiot, dosyć fajny. Jest to supply crate. Możemy to wsadzić do... nie możemy tego wsadzić do tego samolotu. A no to teraz widzicie, dobra, to już wiemy do czego jest duży samolot. Duży jest samolot jest do tego, że do małego samolotu nie można wsadzić supply crate'a, a tutaj można. No supply crate jak dla mnie jest bardzo fajny. Ale spójrzmy sobie birchwood, jak to wyglądałoby. Śmiesznie dosyć wygląda, ale podoba mi się, kurde. A stripped birch, jak to by nie wyglądało? Stripped birchwood. A tak jak się spodziewałem. Dobra, to jeżeli teraz tutaj możemy sobie chyba wsadzić, tak? Tak, możemy sobie teraz wsadzić. Teraz na środku mamy coś takiego jak supply crate i możemy właśnie za pomocą E przycisku otworzyć sobie nie tylko ekwipunek, ale ten supply crate. I teraz wam pokażę jak to działa. Włóżmy te 7 dirta, które mieliśmy, nie? Do środka. Odpalmy silnik i gdzieś sobie po prostu polećmy, nie? I teraz, jeżeli bym chciał zrzucić tę skrzynkę, to po prostu naciskam C. I ta skrzynka zrzuca się jakby na spadochronie. Dobra, samolot niech sobie tam leci, ale skrzynka sobie sobie spada, to jest raczej beczka nawet. Beczka sobie jakby spada z taką prędkością jak gracz, jest rzeczywiście entity, więc można w nią wchodzić. A takim entity, które jest nie ten, przeżyczyste kompletnie, nie blokuje w ogóle hitboxa. No i jeżeli spadnie, to uwaga, teraz wam pokażę, jeżeli dotrze, jeżeli dotknie jakiegoś bloku, o. O, a co to się stało? Wait, what? Okej, najwidoczniej musi mieć więcej troszeczkę bloczków, a to jest słabe dosyć, bo powinno to działać zawsze. To po prostu respinam beczkę, w której są rzeczy, które wsadziliśmy do tego supply crate'a, więc to jest bardzo fajne. To jest jakby, no właśnie, supply crate, czy jakby... Jak to się nazywa po polsku? To jest... skrzynia z zaopatrzeniem. O, dokładnie. Może ten mod by działał fajnie z niektórymi innymi modyfikacjami, które... A, nieważne, może jak wy macie jakiś pomysł, to możecie pochwalić się swoją kreatywnością w komentarzach. Dobra, jeszcze nam zostały dwa ulepszenia. Seats upgrade, to się w sumie zostałem. O, dodaję nam drugie te skrzydła, ale to chyba po prostu, wiecie, no jestem sam, więc nie mogę jakby tego sprawdzić, co to daje. Ostatnim ulepszeniem będzie Furnace Engine.
Czyli będzie to silnik. Jeżeli wejdziemy teraz do samolotu i klikniemy C, no to mamy właśnie interfejs tego silnika. A wiecie co? Aż sobie sprawdzę, czy... dajmy sobie ten samolot tutaj. Czy jak wezmę Electric Engine i wejdę do środka, to też mam jakiś interfejs? Tak, mam po prostu pokazane, ile energii zużyłem. Czekajcie, jak tu postawię ten samolot, bo on jakby do tyłu tak leci trochę. Ale nie, przestał lecieć do tyłu. A powinien dalej lecieć, powinien spać w ogóle. Ciekawe. Mogę by go popchnąć? Nie, nie mogę, okej. Okay. Dobra, ciekawe. Furnace Engine, jeżeli wsadzimy do niego węgiel, to w sumie nie wiem, co robię, bo ja się tak nastawię na to, dobra, nie będę mógł tego używać. Ale ja będę mógł w sumie tego używać, więc weźmy do środka. Myk. I teraz prawdopodobnie lecimy szybciej czy coś takiego. Tak? Nie wiem, no chyba nie lecimy szybciej, szczerze mówiąc. W sumie to nie wiem. Nie wiem. Nie wiem w sumie, no. Dziwne. A to niech se leci ten samolot i gdzieś się tam rozbije. Że on się chyba nie rozbije nigdzie. No i myślę, że po prostu walnie w jakąś... w jakieś drzewo, czy coś takiego. O, nierealistycznie dosyć. Dobra, moglibyśmy sobie zakończyć ten odcinek tutaj, ale jestem w sumie dosyć ciekawy. Chyba powinienem wziąć zwykły wtedy samolot do tego. Jak szybki samolot jesteśmy w stanie osiągnąć, jak szybko jesteśmy w stanie polecieć. Więc weźmy sobie gunpowder. Ja bym chciał lecieć tylko do góry. No wiadomo pewnie, że jesteśmy w stanie osiągnąć wysokość taką, jaka nam się podoba, nie? Wiadomo, bo jesteśmy jakby w Entity. Jak to wygląda? Wow, ale tu dziwnie wygląda. Patrzcie, widzicie to? Czekajcie, jak... Wow, patrzcie. No bo ja cały czas jakby używam tego... Rocket Boosterów, żeby się dostać do góry, nie? Ale już kurde, za wysoko w sumie. Powinienem już dawno temu zacząć spadać w dół. Bo wydaje mi się, że niestety jest ograniczona prędkość. Ale możemy sprawdzić, czy jest ograniczona. Zobaczymy, jak szybko spadniemy. Wow, naprawdę dziwnie się zgina głowa mojej postaci w tym momencie. Dobra, patrzcie, widzimy już chmury. Chmury się pojawiają. Uwaga. Mogę jeszcze spację przytrzymać w sumie. Będziemy jeszcze szybciej lecieć. No, dosyć szybko, szczerze mówiąc. To może być jakieś 50 bloczków na sekundę, coś takiego, nie? Więc no, jesteśmy w stanie ostatecznie osiągnąć dosyć wysokie prędkości. Oczywiście ten samolot zachowuje się również jak elytra, czyli jeżeli lecimy do góry, jakby to spowalnia najście nasza prędkość, a jeżeli lecimy w dół, to przyspiesza nasza prędkość, nie? Wiadomo, no jak samolot. No jeszcze w sumie warto powiedzieć, że możemy sobie wziąć chest, o, skrzynkę i wsadzić ją, no dobra, może nie do tego samolotu, ale jak weźmiemy sobie large plane, jesteśmy w stanie sobie po prostu wsadzić skrzynkę do środka i tutaj jesteśmy w stanie po prostu wsadzać rzeczy, nie? Czekajcie, zastanawiam się, czy ja mogę też tę skrzynkę zrzucić? Po prostu ją zrzucić w sensie? Sprawdźmy. C? Nie, jej nie jestem w stanie, no ale to właśnie po to ona tutaj jest, że ja jakby za pomocą samolotu przenosić te rzeczy, nie? W każdym razie, dobra, wysiądźmy sobie, nie wybuchnie. Nie, nie wybuch, najgorzej. Trudno, szkoda. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro o 18:00 na Kubojta Outpoście. No zachęcam was oczywiście do pobrania tej modyfikacji, jeżeli wam się spodobała. Myślę, że może fajne mieć interakcje z innymi modyfikacjami. Na pewno na jakieś serwery multiplayer byłaby bardzo fajna. Więc może są jakieś, a jak nie są, to możecie zawsze jakieś zrobić. Wow, jak dziwnie... Wow, ale to dziwnie się wygenerowało. Aha, nie, ja myślę, że to się tak dziwnie wygenerowało, a to jest po prostu woda tak spływająca. Nie, to się normalnie wygenerowało. Okej, ja myślę, że nadal jest po prostu ogromna woda, ale to jest po prostu woda spływająca i się po prostu tak rozlała dziwnie. No i cóż, ja póki co z wami się żegnam, was żegnam. Trzymajcie się, no i cześć!